Dzielny bohater udaje się na wyprawy, aby pokonać straszne potwory, wspomóc lokalną społeczność, a także, co najważniejsze, nieco się wzbogacić. Zapomniał jednak o najważniejszej zasadzie. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Drużyna składająca się z bohaterów wyruszających razem na wspólną wyprawę to motyw bardzo dobrze znany z różnych gier, filmów czy seriali fantazji, jak chociażby Władca Pierścieni, Baldur's Gate czy Icewind Dale. Ja Jako wielki fan tej tematyki, a także osoba, która za młodu grywała w Dungeons and Dragons, postanowiłem zmontować taką właśnie ekipę z figurek Lego. Na początku jednak warto byłoby się zastanowić, jak duża to ma być drużyna i jacy dokładnie bohaterowie powinni wchodzić w jej skład. Po analizie kilku przykładów z popkultury postanowiłem, że moja ekipa będzie się składać z pięciu postaci. Zaczynamy od rycerza, który zazwyczaj jest dobrze opancerzony, a także wyposażony w nieco cięższą broń. Nieraz jest to broń. Dwóręczna charakteryzuje się przede wszystkim odwagą i praworządnością, a niekiedy posiada też podstawowe umiejętności magiczne, jak chociażby zaklęcia lecznicze czy atakujące. Następnie mamy czarodzieja, czyli oczywiście użytkownika białej magii, który wybija się na tle innych postaci inteligencją oraz charyzmom, ale nie brakuje mu również umiejętności walki wręcz. Jako trzeciego wybrałem wojownika i on może troszeczkę mylić się z rycerzem, ale różni się od niego przede wszystkim tym, że jest nieco lżej uzbrojony, przez co jest bardziej zwinny, ale jemu również nie brakuje odwagi, tak jak u rycerza. Czwarta postać to strzelec lub łowca. No tutaj wiadomo, mamy do czynienia z użytkownikiem broni dystansowej, który charakteryzuje się precyzją, sprytem i zwinnością. A ostatnim członkiem ekipy będzie rzezimieszek, czyli postać charakteryzująca się sprytem i zwinnością, przydająca się, gdy trzeba otworzyć jakiś zamek czy komuś coś ukraść. No i tutaj warto nadmienić, że w przeciwieństwie do rycerza, na Zimieszek nie do końca jest praworządny. I skoro charakterystykę każdej postaci mamy już omówioną, no to teraz przejdźmy do montowania drużyn. No właśnie drużyn, nie jednej, a kilku, dlatego że podczas przygotowywania figurek do tego odcinka miałem po prostu za dużo pomysłów, aby ograniczać się tylko do jednej ekipy, dlatego postanowiłem, że przygotuję trzy drużyny, czyli łącznie 15 figurek. Montowanie pierwszej drużyny zaczniemy od rycerza, którego poznaliście już w intrze do tego odcinka. Tutaj wykorzystałem nóżki oraz tors od rycerza Białego Orła. No i w tym przypadku odwróciłem tors tyłem naprzód, tak aby ten herb był lepiej widoczny. Dodatkowo dorzuciłem też tutaj dużą czerwoną pelerynę oraz naramienniki. A jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to wyposażyłem go w miecz od wojowniczki z 25 serii CMF, a także tarczę od rzymskiego legionisty. Kolejną postacią w tej drużynie jest Elfia Czarodziejka i tutaj wykorzystałem strój od profesora Dumbledora, dodając spiegowatą główkę oraz włosy od figurki Elfki z 17. serii CMF, dorzucając jej też torbę na składniki do ważenia eliksirów oraz mały miecz. Rolę wojownika w tej ekipie pełni Krasnolud i tutaj wykorzystałem torsik z serii Castle, a także brodę i hełm od figurki Wikinga. Na plecach natomiast zamontowałem mu naramiennik z uchwytem na broń dodatkową, a jeżeli chodzi o główne uzbrojenie, no to oczywiście mamy tutaj topór oraz tarczę. Czwartym członkiem drużyny jest łowca i do jego zbudowania użyłem torsu od wojownika z szóstej serii CMF oraz nóżek od barda. Dodałem mu też dużą, ciemnoczerwoną chustę oraz kołczan, do którego zamontowałem miecz, który nasz łowca dostał od zaprzyjaźnionych elfów. Jeśli natomiast chodzi o broń, no to tutaj zdecydowałem się na kuszę. A jako ostatniego w całym zestawieniu mamy fauna, który robi tutaj za włamywacza. Do jego budowy wykorzystałem oczywiście charakterystyczne nogi oraz włosy z rogami. Jeżeli natomiast chodzi o tors, to wykorzystałem ten od figurki wikinga, podobnie zresztą jak pelerynę, w którą dodatkowo wetknąłem mały miecz oraz dorzuciłem lutnię tak, aby faun mógł umilać czas naszej drużynie. Tak prezentuje się nasza pierwsza drużyna, która jest już gotowa, aby wyruszyć na wyprawę, a my tymczasem zajmijmy się kolejną ekipą. Tym razem na początek damy sobie Paladyna, tors i nóżki są od Doktora Strange'a, chociaż nie do końca je widać, ponieważ zasłoniłem je dużą, potężną zbroją. Do tego dorzuciłem też równie potężny hełm, aby dobrze chronił naszego Paladyna oraz pelerynę i pasującą kolorystycznie ozdobę, którą zrobiłem z piórka oraz rączki. Jeżeli chodzi o uzbrojenie naszego Paladyna, no to wyposażyłem go w duży młot dwuręczny oraz dorzuciłem też latarnię, aby mógł oświetlać drogę naszej drużynie. Następnie mamy maga ognia i tutaj wykorzystałem tors od Godryka Gryffindora oraz nóżki od figurki Szekspira. Peleryna początkowo miała być w kolorze dark red, ale za bardzo zdawała się z resztą figurki, dlatego wykorzystałem taki odcień nieco bardziej pomarańczowy. No i oczywiście nasz mag został wyposażony w kostur oraz w kulę ognia, którą może miotać przeciwników. Kolejnym członkiem, a właściwie członkinią naszej drużyny jest wojowniczka z północy. Tutaj użyłem nóżek oraz torsu od wikinga z czwartej serii CMF, z tym, że wymieniłem tej rączki na te od barbarzynki z 25 serii. Charakterystyczne włosy wraz z tą szarą ozdobą pochodzą od jednej z figurek z Drakaru, mała szara peleryna od Mando, a główka od figurki Harumi z serii Lego Ninjago. Nasza wojowniczka jest wyposażona w krótki miecz oraz charakterystyczną okrągłą tarczę w barwach swojego ludu. Skoro mieliśmy wojowniczkę z północy, to teraz przyszła pora na łucznika ze wschodu. Tutaj po raz kolejny użyłem nóżek od wikinga, a tors pochodzi od figurki jednego z kosmitów z Gwiezdnych Wojen. Nasz łucznik na plecach oprócz peleryny nosi oczywiście kołczan, a uzbrojony jest w długi łuk. Jeśli natomiast chodzi o nakrycie głowy, no to tutaj zdecydowałem się na czapkę od strażnika Miasta na Jeziorze z serii Lego Hobbit, bo najbardziej pasuje właśnie do tego typu postaci. Podobnie zresztą jak soku, który tutaj pełni rolę przyjaciela naszego dzielnego łucznika. Całą drużynę domyka skrzydłobójca, i do jego zbudowania wykorzystałem nóżki oraz torsik od figurki Filcza z Harry'ego Pottera. I aby podkreślić tajemniczość i złowrogość tej postaci, to użyłem tutaj też czarnej peleryny poldrona, kaptura oraz maski. Skrytobójca jest oczywiście wyposażony w charakterystyczne dla swojej profesji bronie, takie jak ukryte ostrza czy mały sztylet. Tak prezentuje się druga drużyna w całości i teraz możemy przejść już do trzeciej zarazem ostatniej ekipy w tym odcinku i postanowiłem, że wykorzystam do niej główki w innym kolorze niż żółty. Zaczynamy klasycznie od rycerza i tym razem wykorzystałem torsy oraz nóżki od rycerzy herbu niedźwiedzia. Do tego dorzuciłem też naramiennik, czarną pelerynę oraz hełm od rzymskiego legionisty. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to tutaj zdecydowałem się na duży topór. Oraz małą tarczę. Postacią magiczną w tej drużynie będzie elficki czarodzie, i tutaj użyłem Tors od strażnika z miasta na jeziorze, dół natomiast pochodzi od figurki Agaty, głowa od Shazama, a włosy od Gryfka z Harry'ego Pottera. Dodatkowo dorzuciłem mu też torbę na jakieś magiczne składniki, długi miecz oraz oczywiście kostur. Następnie mamy wojownika z południa, i tutaj wykorzystałem tors oraz nóżki od Barda, dodając ciemniejszą główkę oraz turban charakterystyczny w właśnie dla ludów z południa. Na torsie zamontowałem mu uchwyt na broń, do którego wsadziłem szable, a w drugiej ręce nasz dzielny wojownik dzierży tarczę. Kolejna do drużyny dołącza elfia łowczyni i tutaj wykorzystałem nóżki i tors pochodzące od dwóch różnych figurek wikingów, które naprawdę dobrze ze sobą współgrają. Oczywiście dorzuciłem też pelerynę oraz kołczan, dzięki któremu mogłem zamontować dodatkową broń. A jeżeli chodzi o główne uzbrojenie, no to zdecydowałem się na łuk zrobiony z dwóch rogów. Ostatnim członkiem drużyny jest Niziołek. Tutaj sporo elementów zapożyczyłem od dwóch figurek Frodo, a dokładnie nóżki, tors oraz pelerynę. Dodatkowo dodałem też naszemu Niziołkowi długi czerwony. Szalik oraz bujną fryzurę od Paraolimpijczyka. A żeby nasz mały wamywać nie był całkowicie bezbronny, to wyposażyłem go w mały nóż, a także Proce. Trzecia i zarazem ostatnia drużyna jest już gotowa, a co za tym idzie, udało się skompletować po trzy rodzaje z każdej klasy postaci. Z czego się bardzo cieszę, bo będę mógł sobie teraz nimi tutaj szachować i tworzyć różne kombinacje. No i oczywiście jestem mega ciekawy, która drużyna lub która postać. Podobała się Wam najbardziej, więc piszcie o swoich faworytach w komentarzach. No i oczywiście napiszcie też, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek i pomysł na taką właśnie serię na moim kanale. A ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, aby zostawić też lajka oraz subskrypcję, tak aby być na bieżąco z moimi filmami. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.